Cześć wszystkim. Znowu siedzę w aucie. Także to już chyba cała taka seria tych odcinków powstanie z auta. No, dzisiaj mogę wam trochę opowiedzieć, w jaki sposób ja rozpocząłem swoją przygodę z lataniem. Moja przygoda rozpoczęła się od motolotni, tak naprawdę. I kiedy miałem 11 lat, to pierwszy raz w życiu widziałem motolotnię. A to dlatego, że nad naszym dachem kiedyś przeleciała motolotnia, jak ojcu pomagałem malować dach na budynku gospodarczym. No i mój tata stwierdził, że byłoby super, gdyby mógł tak sobie też samemu polatać. I próbował z własnymi siłami zbudować samodzielnie taką motolotnię. To było w latach 90. jeszcze. No i było to wymagające, ponieważ nie było zbyt wiele osób, z którymi tak naprawdę można było na ten temat pogadać, w jaki sposób to budować. Pamiętam, że my zbudowaliśmy motolotnię, jak miałem 12 lat, na silniku od Trabanta z przekładnią pasową 1:2. Mieliśmy tam skrzydło Libra 2, nie wiem, czy coś wam to mówi. Cała konstrukcja była na rurach duralowych, z czego dwie główne nośne rury duralowe były podwójne. Pamiętam, że je wciskaliśmy przy pomocy auta, rurę w rurę wciskaliśmy przy pomocy samochodu o ściany budynku gospodarczego. Mama wtedy nie straciła palców, bo przytrzymywała nam te rury. I jedna rura zjechała i podczas dociskania samochodem mało nie straciła, nie obcięło jej palców. Także takie to były przygody. No i pamiętam, że zbudowaliśmy tę motolotnię i ojciec mój próbował się samodzielnie na tym uczyć latać. Wiem, że wystartował. Ja wtedy na Simpsonie, zanim jechałem z tyłu, oderwał się na wysokość tam, nie wiem, 20 metrów i w pewnym momencie nie wiedział, co z tym zrobić, więc podjął decyzję, że będzie lądował i były takie kupy siana świeżo skoszonego. No i pierwszą tak przeskoczył takim kangurem, drugą przeskoczył, a na trzeciej pamiętam, że urwał całe podwozie, wszystko i tak dalej, znowu wszystko połamał. I całą zimę znowu tam z tym walczyliśmy, żeby to z powrotem wszystko poskładać. No ale takie były początki. No ja już wtedy się interesowałem jakby tym lataniem i rozumiałem mniej więcej, jakie muszą być kąty na tej motolotni, aby to leciało, aby to mogło bezpiecznie lądować i tak dalej. Także mając 12 lat, wydaje mi się, że wiedziałem dużo więcej. W ogóle sobie nie zdawałem sprawy tak naprawdę, ile wiem w stosunku do swoich rówieśników o lataniu, tak? No i niestety tak wyszło, że te motolotnie jednak to jest drogi sport i nie było nas za bardzo stać, żeby rozwijać tą pasję. No i mieliśmy tą motolotnię zbudowaną, ale tak naprawdę za dużo z niej nie korzystaliśmy. Ja tak naprawdę leciałem chyba na niej, nie wiem, kilka razy. No i później w Praszce, w miejscu, z którego pochodzę, pojawiła się, to jest województwo opolskie, Praszka, pojawiła się szkoła paralotniowa ZIRAL Pawła Szukały. No ja byłem Pawła Szukały chyba pierwszym albo drugim kursantem, już nie pamiętam, ale pierwszym albo drugim, czyli tak zwanym królikiem doświadczalnym. I na początku sceptycznie podchodziłem do paralotniarstwa, ponieważ zawsze chciałem latać na tych silnikowcach, nie? Te motolotnie i tak dalej, gaz, dodechy, lecimy. Ale jak robiłem to szkolenie paralotniowe, to w pewnym momencie mi się to spodobało znacznie bardziej. I dlaczego? No dlatego, że nie ma żadnego hałasu. To latanie jest swobodne, pozwala mi się idealnie zgrać jakby z naturą, wyczuwać ruchy powietrza i pozwala mi się tak najbardziej utożsamić jakby z ptakami, tak? Z ptakiem, a człowiek nie jest ptakiem, ale zawsze chciał być chyba ptakiem i zawsze chciał latać, przynajmniej ja miałem zawsze do tego takie podejście. No i tak się zaczęło, tak? Pawła Szukały odbyłem szkolenie. Latałem na takim pierwszym skrzydle, strasznie starym, które bardziej przypominało spadochron niż paralotnie. Nazywało się Applaus DFX. I na tym skrzydle zrobiłem swoje pierwsze przeloty 20-kilometrowe, latając z Praszki do Wielunia. Na tym skrzydle również wykręciłem swoją pierwszą podstawę. Kurczę, pamiętam, że to było super przeżycie.
I na tym skrzydle również otrzymywałem swoje pierwsze podwinięcia, jak i również na tym skrzydle robiłem swoje pierwsze spirale. I wbrew pozorom, jak wszyscy mówią, że kiedyś te konstrukcje były średnio bezpieczne, jeżeli chodzi o akrobację i potrafiły się stabilizować jakby w upadkach spiralnych, to mnie nigdy nic takiego nie, jakby nie spotkało. Później przesiadłem się na skrzydło Ravena X od Dynamita, od Wojtka Pierzyńskiego i muszę powiedzieć, że była to świetna konstrukcja. Jak patrzę z perspektywy czasu, bardzo bezpieczna. I na tym skrzydle robiłem kolejne swoje przeloty, nie wiem, 40-50 km, kiedyś poleciałem z Praszki za Kępno. Później latałem w kierunku Łodzi bardziej, z Praszki przy zachodnich wiatrach, południowo-zachodnich wiatrach. Także na takich jakby konstrukcjach się rozwijałem w pierwszych dwóch latach swojego rozwoju. No i w pewnym momencie później przesiadłem się na skrzydło, to było chyba w 2003 roku, przesiadłem się na skrzydło Ozon Octan M, czyli M-kę miałem wtedy, tak, Ozon Octan. I to było skrzydło DHV-2. No i ten Ozon Octan, kurczę, to było rewelacyjne skrzydło. Na tym Ozonie robiłem no, super przeloty tak naprawdę później już. Robiłem swoje pierwsze wingovery na tym Ozonie, swoje pierwsze ground spirale, znaczy uczyłem się wtedy ground spirali. No i tak naprawdę no, czasy, kurczę, były wtedy takie, że no, mnie się strasznie podobały akrobacje paralotniowe. Wtedy takim jakby guru wśród akropilotów oczywiście był Mike King, nie wiem, czy jak ktoś tam czyta, Mike King chyba. I oczywiście no, bracia Rodriguez, tak? Ale tak naprawdę najwięcej materiałów jakby w internecie można było obejrzeć z Mike Kingiem. No, on występował na tych wszystkich pokazach Dubai Cup i tak dalej. I właśnie latał też na tym skrzydle Ozon Octan. No i strasznie mnie pasjonowały te akrobacje, bo tak naprawdę po pewnym czasie doszedłem do tego, że to latanie przelotowe to jednak mnie nudzi bardzo. Bo kurczę, to ciągle tylko lecę z jednej chmury pod drugą chmurę, tak naprawdę no, nic się nie dzieje w tym powietrzu, jakieś podwinięcia, nic mi już nie wchodzi. Bo im więcej latałem, tym więcej potrafiłem jakby przeciwdziałać i latać bardziej prewencyjnie na takim poziomie, żeby mi po prostu nie wchodziły żadne podwinięcia. No i stwierdziłem, że chcę się rozwijać jakby w dziedzinie jakby trochę figur akrobacyjnych. Natomiast w tamtych latach 2003, 2006, czy tam 2005, z nikim nie można było na ten temat pogadać. Tak naprawdę człowiek jak powiedział, że chce, nie wiem, robić lupy, albo nie wiem, albo że chce robić sata, albo że chce robić tumbling, to wszyscy patrzyli na niego, kurde, on się zabije w końcu, nie? W pewnym momencie. Przecież to wariat jest, nie? Nie, w ogóle nie wie, co chce robić. Także grono ludzi w tych latach w dziedzinie akrobacji paralotniowej było bardzo, bardzo ograniczone. I tak naprawdę ja pamiętam, nie wiem, Krzysiek Fabia, później był jeszcze Kuba Łacheta, świętej pamięci, który już nie żyje. Nie wiem, kto tam, kurczę, jeszcze trenował. Arek Kryda, wiem, że był jednym z pierwszych pilotów w Polsce. Jednym z pierwszych polskich pilotów, który w ogóle wyskoczył z helikoptera, tak? Przy pomocy debuga. I to chyba było w 2002 roku, o ile pamiętam. Także grono ludzi, z którymi można było w ogóle jakoś sensownie pogadać na temat akrobacji, w jaki sposób to wykonywać i się nie zabić, było bardzo w Polsce ograniczone. Nawet nie tylko w Polsce, bo też w innych krajach, w Czechach, kto tam był? No był Tomasz Lednik, Dalibor Carbol z El Speedo, coś wiedział na ten temat. Duro Kleja, świętej pamięci, słowacki akropilot i mistrz w ogóle przelotów, też coś na ten temat wiedział, ale tak naprawdę, kurczę, no tych ludzi nie było zbyt wiele. Trudne to było w Polsce po prostu, żeby jakoś szybko coś w tym temacie i bezpiecznie osiągnąć, tak? Naprawdę grono ludzi było bardzo, bardzo wąskie. No, ja bym chciał
byście chcieli, żebym was wszystkich wypisał i wymienił, kto, kiedy, co zaczął i co zrobił, no to musiałbym trochę, kurczę, poszperać w swoich jakichś tam starodawnych notatkach, które może gdzieś tam jeszcze mam. Ale tak to wyglądało tak naprawdę. Także człowiek musiał do wszystkiego dochodzić jakby samemu i z wszystkim eksperymentować, co było, kurczę, strasznie niebezpieczne, bo nie było w ogóle informacji na ten temat, jak coś wykonywać poprawnie. I dzisiaj tak naprawdę młodzi piloci wszystko dostają na talerzu. Jest YouTube, jest mnóstwo materiałów w sieci i tak naprawdę to, co, nie wiem, ja robiłem przez 10 lat, od roku 2001 do 2010, no można osiągnąć w 2-3 sezony dzisiaj. Jeżeli ma się dość determinacji, dostęp do sprzętu, trochę zaoszczędzonej kasy i dużo wolnego czasu, tak? Bo na to trzeba poświęcić kupę po prostu czasu. I najlepiej siedzieć gdzieś nad jeziorem, żeby było bezpiecznie. No ja tak patrzę, jak tak patrzę z perspektywy czasu, to kurczę, dziwię się też, że nic mi się nigdy nie stało, bo jednak człowiek mocno eksperymentował z tym wszystkim. Gdzieś tam w roku 2003, nie wiem, 2004. Wtedy to było, ja byłem takim napinkowcem ciągle. Ciągle gadałem o lataniu, ciągle chciałem latać, ciągle się chciałem nauczyć jakichś tam figur. Tak naprawdę nie miałem za dużo informacji na ten temat. I tak człowiek po prostu przeskakiwał pewne kroki. Dzisiaj wiem, że z perspektywy czasu przeskakiwałem pewne rzeczy, zamiast uczyć się rzeczy po kolei, tak? Tylko kto to wiedział, co to jest po kolei i jaka jest kolejność poszczególnych figur. No dzisiaj wiem, jaka jest kolejność, żeby było bezpiecznie, dlatego postaram się wam o tym powiedzieć, żebyście nie popełniali też takich błędów jak ja, bo dzisiaj wielu pilotów popełnia dokładnie te same błędy, które ja popełniałem 15 lat temu. No i po co tak robić, tak? Po co na przykład uczyć się od razu SATA, jak nigdy nie robiliśmy negatywki, tak? Dlaczego o tym mówię? No bo SATA można skopać na dwa sposoby. Pierwszy element jest taki, że wchodzimy do niego za wcześnie, nie uzyskując odpowiedniej prędkości, abyśmy się mogli dostać do tego SATA i wtedy zagrożeniem jest negatywka. Jeżeli nigdy nie robiliśmy negatywki i nigdy nie byliśmy w negatywce, to będziemy zaskoczeni tym, jeżeli skopiemy SATA, prawda? Także łączy się to w całość. Jeżeli wejdziemy do niego za późno i mamy zbyt dużo prędkości, to prawdopodobnie dostaniemy się do spirali upadkowej, czego efektem będzie jakby flater po zewnętrznej stronie skrzydła. I znowu, jeżeli nigdy nie trenowaliśmy wcześniej spirali upadkowej, to po co robić SATA, tak? Skoro może on wystąpić, skoro spirala upadkowa może wystąpić w trakcie nauki SATA. Także wszystko się ze sobą łączy w tych figurach. Ja tutaj dałem tylko teraz taki jakby prosty przykład, ponieważ jest to znacznie bardziej skomplikowane i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach jakby spróbuję wam to wyjaśnić. Czy ja wam powiem, jak ja to widzę, tak? Jaką ja widzę drogę do rozwoju jakby krok po kroku poszczególnych jakby tam figur. A jeżeli się z tym zgodzicie, czy nie, no to już jest jakby wasza sprawa, ale ja wam mogę powiedzieć, w jaki sposób ja to widzę. Także, słuchajcie, opowiedziałem wam, w jaki sposób ja mniej więcej zaczynałem swoją przygodę z paraotniarstwem, z lataniem. No dzisiaj czasy się trochę zmieniły, sport jest zdecydowanie bardziej dostępny i komercyjny dla wszystkich. Młodzi piloci dzisiaj po szkoleniu podstawowym, po kursie, no w ogóle nie wiedzą, nie znają nazwisk jakby pionierów paralotniowych. Ja nie mówię tutaj o pionierach związanych z akrobacją polską paralotniową, ale również tych, którzy latają jakby cross country, tak? Młodzi piloci po prostu nie znają tych nazwisk, co uważam, że to też nie jest jakby dobre i może w pewnym momencie powinno to być gdzieś jakby, kurczę, spisane, może nawet powinno być to w harmonogramie jakby nauczania, ponieważ jest to jakby bardzo duża część naszej historii, która nie powinna jakby zostać nigdzie zapomniana, tak? Także najeżdżam już do pracy, także mam nadzieję, że znowu wam trochę przybliżyłem i znowu w jakiś sposób
w jaki sposób ja dane rzeczy widzę. A to, czy się ktoś ze mną zgadza, czy nie, no to już jest jego sprawa. Pozdrawiam.